Jesteśmy na lotnisku w Modlinie. Oglądamy właśnie pasażerów bordujących się na lot do Rygi. My też zaraz będziemy stać w tej kolejce, ponieważ lecimy do Tallina, ale z przesiadką w Rydze. Jest czwartek, 2 czerwca, godzina 20:33. I w naszych planach jest dwudniowy, weekendowy pobyt w Tallinie, który rozpoczniemy lotem do Rygi. Tam spędzimy noc. Jutro rano polecimy do Tallina. I w sobotę o 21:30 będziemy wracać z Tallina, również z przesiadką w Rygę. Mieszkamy, tutaj jest terminal lotniska, a my mieszkamy tu, gdzie jest napis hotel, dlatego że jutro o 7:25 znowu mamy lot. No i chciałem być blisko. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w Rydze i można zadać sobie pytanie, dlaczego tyle cudowania, że nie możemy zostać w tej Rydze, tylko jutro lecimy od razu dalej. Po pierwsze dlatego, że mieliśmy lecieć na majówkę do Tallina i do Rygi i w związku z tym mieliśmy kupione bilety lotnicze z Tallina do Rygi przewoźnikiem, który się nazywa Air Baltic. To jest taki łotewski przewoźnik i nie dało się tych lotów anulować, dostaliśmy voucher. Więc chcąc, żeby ten voucher się nie zmarnował, po prostu pomyślałem, czy by nie polecieć z Rygi dalej, właśnie na przykład do Tallina. To po pierwsze. A po drugie, robiłem internetowy research i się okazało, że większość internautów twierdzi, że Tallin jest ładniejszy od Rygi. Na szczęście przylotniskowy hotel w Rydze nie jest... Noclegownia? Na szczęście ta noclegownia przylotniskowa w Rydze jest w bardzo dobrej cenie. Zważywszy na to, że mamy 3 minuty do terminala, a zależy nam na tym, bo jutro rano wstajemy, cena jest bardzo dobra, bo to jest 40 euro, tyle samo co byśmy zapłacili w centrum miasta i tyle samo co zapłacimy jutro za nocleg w centrum Tallina. Jest 6:22, wychodzimy z hoteliku noclegowni przy lotnisku. Za godzinę i 3 minuty mamy lot do Tallina. No i właśnie na niego idziemy. Wylądowaliśmy w Tallinie, idziemy na tramwaj. Co powiedziałeś? Wow faktor nas tak uderzył. Sprawdzaliśmy w jednej z... Znaczy ja znalazłem w jednej ze stron internetowych właśnie porównanie Rygi z Tallinem i że Tallin ma większy wow faktor. Zdecydowanie. Lotnisko w Rydze nie zrobiło takiego wow. No dokładnie. Z centrum miasta na lotnisko można się dostać w łatwy sposób tramwajem. Kasia Gwiazda nie jechała tramwajem już nie wiem ile. Kiedy ostatni raz jechałeś tramwajem? Nie tak dawno, autobusy. A, autobusy się nie liczą, pytałem o tramwaj. Tramwajem w kilkanaście minut przyjechaliśmy do centrum Tallina, albo przynajmniej koło centrum jesteśmy i idziemy teraz na śniadanie, bo jest wcześniej, abyśmy tak naprawdę jesteśmy dzisiaj tylko o wodzie. W poszukiwaniu kawiarni weszliśmy jakiegoś takiego miejsca, które jest odnowione, ewidentnie jakiś starej fabryce czy coś, trochę taki off. Znaleźliśmy jakąś popularną kawiarnię, bo wszędzie było pustki, a tutaj stali ludzie aż w progu. Wzięliśmy sobie estońską bułeczkę z cynamonem. I jeszcze ciepłą. Jeszcze ciepłą i jakiś taki muffinek z bekonem i z kozim serem. Do tego kawka. No i tak rozpoczniemy dzisiejszy dzień.
To miejsce, w którym jesteśmy teraz i jedliśmy śniadanie, nazywa się kwartałem Rotermana. No jest to taka dzielnica, która została ostatnio wykupiona przez biznesmena estońskiego, który tutaj rozkręcił restauracje, domy handlowe i inne takie atrakcje. I zrewitalizował wszystkie te stare przemysłowe budynki, dodawszy na przykład tutaj takie wieże, to taki jest architektoniczny, fikuśny budynek. Domyślamy się, że tak to wszystko wyglądało sprzed remontów, jak te dwa budynki tutaj. I tutaj. Estonia zawsze była pod dużym wpływem fińskim. Generalnie najbliżsi kuzyni Estończyków to Finowie, ale również niemiecki, ze względu na to, że aż tutaj praktycznie sięgały wpływy niemieckie sprzed I i II wojny światowej. No i też tak język estoński, to jest takie połączenie niemieckiego, fińskiego, trochę szwedzkiego. I nie wiadomo co. Wchodzimy na Stare Miasto w Tallinie. Przed nami brama średniowieczna od wschodniej strony, zwana Wiru. I będziemy się przechadzać po starówce, która jest wpisana na listę UNESCO. Pogoda na szczęście dzisiaj nawet na. Pogoda na razie jest fajna. Mamy nadzieję, że będzie taka przez całe dwa dni. Jesteśmy na placu ratuszowym i tak się złożyło, że jest tutaj budowana scena. Okazuje się, że dzisiaj rozpoczyna się tygodniowy festiwal Tallinn Old Days, który ma na celu przybliżyć turystom i mieszkańcom stare czasy estońskie. Będą 91. Będą jakieś koncerty, inne różne rzeczy, więc może się dzisiaj wybierzemy na jakiś funk. Tallińskie Stare Miasto składa się z Dolnego Miasta i Górnego. Teraz jesteśmy w Dolnym, gdzie są kamienice, jest plac ratuszowy, a tutaj ta brama prowadzi na wzgórze, gdzie jest Górne Miasto, gdzie był zamek i roztacza się panorama na cały Tallin. Chcesz opowiedzieć o symbolice flagi estońskiej? Podobno kolor niebieski, czyli pierwszy od góry, symbolizuje niebo nad narodem, nad ojczyzną. Czarny ziemię i trud, w jakim przychodzi tutaj się zmierzać z życiem mieszkańcom. Bo generalnie Estończycy przez całą swoją historię byli gdzie? W czarnej. A białe to oczywiście czystość, pracowitość. Poświęcenie. Patrzymy teraz na zamek Tompea, wybudowany na wzgórzu w Górnym Mieście. Fortyfikacje i jakieś warowne zabudowania tutaj były już w V wieku naszej ery. A ten obecny charakter tego zamku powstał w 1227. Jesteśmy przed jednym z najbardziej znanych budynków w Tallinie, czyli cerkwią Aleksandra Newskiego. Budowaną w 1894, otwartą w 1900 roku, która miała pokazać przepych i bogactwo Imperium Rosyjskiego. Naprzeciwko katedry Aleksandra Newskiego znajduje się parlament,
estoński, który zlokalizowany jest w starym pałacu zbudowanym przez Katarzynę II carycę Rosji. Była wieża, która się nazywała Długi Herman, a tutaj jest baszta, która się nazywa Gruba Małgorzata. Przed nami. A tam w tym budynku z czerwonym dachem mamy hostel. Właśnie tam zmierzamy, żeby zostawić w końcu te plecaki, które nam ciążą od rana. Mamy widoki za oknem. Na Fat Margaret. Na Fat Margaret, proszę bardzo. Oto i one. Trochę się obawiam, że tu będzie z tego deszcz, z tej chmury, ale może nie. Natomiast Kasia chce pokazać coś bardzo ciekawego. Co chcesz pokazać? Co chcę pokazać? Sesję Luskowi uczynię. No usnęło mi się trochę i teraz się śmieje ze mnie, porobiła mi się sesję. Po prostu, więcej jest tego? Nie ma. Aha. Padł jak głaz, to cały czas była jedna pozycja, to nie było co więcej fotografować. No ale to pół godziny mi tutaj po prostu Pani Ciusiu, tylko jak przyjdziemy, żebyśmy nie posnęli, ja się boję, że ty zaśniesz. Dwie godziny później, po szybkiej drzemce i lunchu. To on spał, ja nie spałam. Jesteśmy znowu gotowi do chodzenia po mieście. Stoimy przed instalacją, która ma upamiętniać ofiary tragedii, katastrofy statku morskiego, na którym zginęło ponad 800 osób. Miało to miejsce we wrześniu 1994 roku. Statek nazywał się Estonia. A ta instalacja nazywa się Broken Line. If you like, standing tall, looking up, our father will be proud, and I'm happy to be working my own ground. We'll be the last ones breathing here. Sing your heart out, boy, for all the people, great and small.
Jesteśmy w Tallinie, w stolicy Estonii. Cała Estonia liczy sobie około 1 300 000 mieszkańców. Tutaj mieszka ponad 400 000. Z tego prawie 26% to Rosjanie. Tallin to po estońsku duńskie miasto, dlatego ponieważ można tutaj zaobserwować właśnie wpływy duńskie, niemieckie i fińskie, ponieważ Finowie są najbliższymi krewnymi Estończyków. Kasia powiedziała, że tutaj jest wiele Rosjan. Zgadza się, ponad 26% całego społeczeństwa to są Rosjanie. I powstaje pytanie, dlaczego ich tutaj tyle jest? Otóż Estonia nie była wolnym krajem, tak jak Polska, tylko po II wojnie światowej stała się Estońską Socjalistyczną Republiką Radziecką. W związku z czym po prostu mieszkali tutaj Rosjanie, którzy zdecydowali się po 91, po rozpadzie ZSRR, tutaj zostać. Przed nami najstarsza apteka w Europie, działająca tutaj od 1422 roku. Nowy dzień, zjedliśmy już śniadanie, powoli się wybieramy z powrotem do miasta. Dzisiaj pojedziemy tramwajem tutaj z tego przystanku do parku, w którym znajduje się rezydencja carska. Znajdowała się rezydencja carska, teraz tam jest muzeum. Pochodzimy sobie jeszcze po takich mniej popularnych turystycznie miejscach Tallina. I o 21.30 lecimy do Rygi. Niedaleko starego miasta w Tallinie, zaraz koło miejsca, gdzie mieszkamy i koło urzędu miejskiego, znajduje się taki stary, opuszczony sowiecki budynek, który prawdopodobnie służył kiedyś jako sala koncertowa i lodowisko. Zamknięty był chyba w 2000 roku i od tego momentu tak sobie stoi i niszczeje. Idziemy do parku Kadri York, gdzie znajduje się pałac wybudowany przez cara Piotra Wielkiego, który nie dożył jakby dokończenia budynku, ale za jego pomysłem w ogóle ten pałac powstał. No i park otaczający go. Jesteśmy w Teliskivi, czyli w takiej hipsterskiej dzielnicy, która została zaadoptowana z takiego osiedla dla robotników, którzy mieszkali w tych drewnianych domach, a teraz są tu knajpy i generalnie artystyczna bohema. Jesteśmy z Kasią w takim miejscu, które nie bardzo wiemy, do czego służy i co to kurczę w ogóle jest. Jakieś takie domki. To są kibelki na przykład. A więc to są takie domki iglo, które normalnie służą jako pokoje hotelowe i można sobie tutaj spędzić noc za jedyne 120 euro. Fajnie tu musi być, szczególnie zimą. To by było fajne takie przeżycie. Wreszcie znaleźliśmy w Tallinie dzielnicę czerwonych latarni.
No i co, dwa dni minęły? Szybko. Szybko. I nawet się nie nudziliśmy. Nie nudziliśmy się, nawet powiem, że to było pozytywne zaskoczenie, to miasto. Wow faktor? Jest wow faktor. Wysoki? Ja też jestem pozytywnie zaskoczony. Mam nadzieję, że Tallinn faktycznie ładniejszy od Rygi i że nie było szkoda, że właśnie to miasto wybraliśmy. Super. Kemiricam, ja butvenu izslēgtām vai pārslēgtām lidojumarežīmām. Galdiņam kreslo dzeltnes ir vertikāla pozīcija, sierīces ir novietotas tām paredzētajās vietas. Galdiņam kreslo dzeltnes ir vertikāla. Wracamy do Modlina. Koniec filmiku, koniec weekendu w Tallinie. Rusek, mówiłeś, że do mamusi chcesz zadzwonić. Będę dzwonił do mamusi. Przepraszam was na chwilę. Dzień dobry, mamusiu. Cześć. Tęsknimy za tobą bardzo. Kaka naprawdę nie może. Już po prostu przepole, że jeszcze do niej nie zadzwoniłaś dzisiaj.